Magazyn Minął Tydzień, Łukasz Chybiński. Dzień dobry, witam i zapraszam Państwa na podsumowanie tygodnia w telewizji Zielona Góra. Przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń zaczynamy od wizyty w zabytkowym pałacu w Zaborze. Obecnie w budynku mieści się Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, ale władze regionu planują przenieść centrum, a zabytkowy pałac odrestaurować i udostępnić turystom. Pałac w Zaborze to jeden z najpiękniejszych zabytków w województwie lubuskim. To jedyna budowla w regionie przypominająca wczesnobarokowe pałace francuskie. Pałac zaprojektowany został na kształt podkowy z trzema kondygnacjami. Jego wnętrze prezentuje styl barokowy. Tutaj w Zaborze, myślę, że w jednej z piękniejszych sal w naszym województwie. W ostatnich latach zarząd województwa kilkakrotnie dofinansowywał renowację zabytkowego budynku. Za kwotę 2 milionów złotych odrestaurowano elewację pałacu. W międzyczasie prowadzono też inne prace związane z działalnością Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, które swoją siedzibę ma w pałacu. Co roku coś inwestujemy. Inwestujemy w infrastrukturę, czyli w środek, bo te nasze dzieci muszą też być leczone w odpowiednich warunkach. No, inwestowaliśmy też wcześniej w to, żeby budynek mógł funkcjonować i spełniać swoją rolę. Czyli wyremontowaliśmy dwa mosty, które prowadzą jak gdyby do całej siedziby. Wyremontowaliśmy dziedziniec, który pan widział. To też były dosyć duże nakłady, ponieważ konserwator na nas nakłada określony obowiązek remontu. Nie można tego zrobić tak, żeby było dobrze, tylko jak konserwator tego chce. Władze województwa po konsultacjach z lubuskim konserwatorem zabytków podjęły decyzję, aby w pełni odrestaurować tak zwaną salę kryształową, czyli reprezentacyjne miejsce pałacu, które cechują piękne zdobienia. Sala ma być oddana do dyspozycji zwiedzających. W budynku zaplanowano też zainstalowanie windy. Prace mają zakończyć się już w październiku. Ich koszt oszacowano na 1 200 000 zł. Po to, żeby przynajmniej chociaż częściowo na dziedzińcu pałacu i wewnątrz w pięknej tej sali kryształowej mogli również znaleźć się mieszkańcy i turyści. Budowa windy potrzebna jest nam z dwóch względów. Z takiego względu, żeby dzieci niepełnosprawne mogły ze szpitala korzystać, jak również z tego, żeby drogi zwiedzania sali kryształowej nie przecinały się z drogami szpitala. Docelowo Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, które pomaga pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, zostanie przeniesione z pałacu do tych oddziałów zlokalizowanych po sąsiedzku, a sam obiekt ma zyskać nowe funkcje turystyczne. Planujemy przenieść szpital, ponieważ wygaszamy w tej chwili ośrodek szkolno-wychowawczy, który został wyremontowany, ale trwają rozmowy, to wymaga uzgodnień organów prowadzących, także trudno jeszcze w tej chwili jest przesądzić, ale myślę, że też warunki byłyby znakomite dla dzieci do leczenia w tym ośrodku, który jest świetnie przystosowany do tego celu, bo jest tam też dla dzieci w tej chwili prowadzone gimnazjum. W skład kompleksu wchodzi również park liczący 20 hektarów o symetrycznym układzie alei, których główną osią jest jezioro. Władze województwa myślą także o rewitalizacji tego terenu. Ta inwestycja będzie zrealizowana prawdopodobnie z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Rozmawiałam już wielokrotnie z wójtem Zaboru, żeby w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, ponieważ Zabór należy do miejskiego obszaru funkcjonalnego zielonogórskiego, więc można by było w ramach regionalnego programu operacyjnego również zrewitalizować ten park. I jest taka możliwość, ponieważ Zabór ma na ten cel swoje środki w ZIT-ie. Gmina Zabór stoi przed kolejnymi ważnymi inwestycjami. W planach jest także budowa obwodnicy Zaboru oraz mostu, który zastąpi przeprawę promową. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstanie w Zielonej Górze najpóźniej do października 2020 roku. Zakończył się montaż finansowy tej inwestycji i budowa centrum może liczyć na dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. Władze województwa zabezpieczyły 12 milionów na wkład własny do tej inwestycji. Do zadania dorzucają się też władze Zielonej Góry. Miasto wybuduje na terenie szpitala wielopoziomowy parking. W lubuskich szpitalach brakuje wysokospecjalistycznych oddziałów dla małych pacjentów. Owszem, na oddziałach pediatrycznych świadczone są podstawowe usługi opieki medycznej, ale w regionie brakuje OIOM-u dla najmłodszych. Nie ma też dedykowanej onkologii. Rodzice z małymi pacjentami kursują po całym kraju. Ta migracja rodziców i pacjentów kosztuje wiele wyrzeczeń, a region w skali roku w ten sposób traci około 20 milionów złotych. Leczenie dzieci było prowadzone na oddziałach dziecięcych, nie tylko w szpitalach wojewódzkich w Zielonej Górze, w Gorzowie, ale również w szpitalach powiatowych. Niestety nie mieliśmy oddziałów wysokospecjalistycznych.
pomimo tego, że są takie potrzeby, bo widać to wyraźnie po rozliczeniu migracji, 20 milionów płacimy na zewnątrz województwa, ponieważ trudne, skomplikowane przypadki są leczone w klinikach w Poznaniu, we Wrocławiu, ale też w Centrum Matki i Dziecka w Warszawie czy też w Krakowie. Dlatego tak pilnie potrzebna jest budowa w Zielonej Górze Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Montaż finansowy tej inwestycji został już zakończony. Budowa nowoczesnego kilkupiętrowego budynku pochłonie ponad 92 miliony złotych. Będzie to inwestycja realizowana w popularnym systemie Zaprojektuj Wybuduj. Prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Przypominamy, wysokospecjalistyczny szpital dziecięcy stanie na tym terenie między dawnym lądowiskiem dla helikopterów, a oddziałem ginekologicznym, położniczym i onkologicznym. Zgromadzenie wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wyraziło zgodę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach realizacji tego zadania. Projekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 56 milionów złotych. Samorząd województwa zapewnia wkład własny z budżetu województwa w wysokości 12 milionów. Te wszystkie procedury mamy już za sobą, te, które są niezbędne przy podpisaniu umów na dofinansowanie w ramach środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na ten cel. Największą kwotę zapewniliśmy, 56 milionów, cała inwestycja 92 miliony. To jest najważniejsze, ten montaż finansowy jest w pełni uzgodniony. Zaplanowaliśmy również z budżetu województwa 12 milionów złotych, w kolejnych latach, w tym roku 2 miliony 700. Zarząd województwa jest zgromadzeniem wspólników, szpital jest spółką prawa handlowego i zgromadzenie wspólników podjęło już decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań powyżej 2 milionów, bo z pewnością więcej będzie kosztowała pełna dokumentacja. W projekt zaangażowane są władze województwa oraz władze Zielonej Góry. Urząd Miasta jako partner tego zadania zobowiązał się m.in. do wybudowania na terenie szpitala wielopoziomowego parkingu. W planowaniu tego przedsięwzięcia to niezwykle ważne zadanie, ponieważ szacuje się, że w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka znajdzie się aż 120 łóżek dla małych pacjentów. Udało się również z miastem wynegocjować zgodę na realizację bardzo ważnej inwestycji dla szpitala dziecięcego na terenie szpitala. Powstanie parking, który wykona miasto. Lubuskie ma najgorszą w kraju dostępność w lecznictwie pediatrycznym, dlatego projekt budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jest poważnie traktowany przez wszystkich partnerów zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zakończenie całej inwestycji zaplanowane jest na październik 2020 roku. Wiosna wprasza się do Zielonej Góry, więc teraz w magazynie Minął Tydzień kilka słów na temat zdrowego trybu życia, o tym jak rozpocząć przygodę z bieganiem. Opowie Radosław Brodzik ze stowarzyszenia Zielona Góro Zacznij Biegać. Bieganie jest modne, biegają młodzi i starsi, zielonogórzanie pokochali ten sport, a świadczą o tym chociażby realizowane z powodzeniem kolejne odsłony biegów, tych profesjonalnych, jak i amatorskich, takich jak popularny bieg jeża organizowany w Parku Tysiąclecia czy bieg Dobrych Mikołajów w Ochli. Za organizacją tych biegów stoi stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać. Gdy wiosna już wprasza się do Zielonej Góry, Radosław Brodzik, zapalony biegacz, zdradza nam sekrety tego, jak rozpocząć przygodę z tym sportem. Żeby zacząć biegać, to wszystkim trzeba ruszyć to jak z kanapy, żeby taki ruch wykonać fizyczny, pionowy do góry. No wiąże się z przeciążeniami, ale trzeba spróbować. Później trzeba ubrać buty. Najlepiej na początku kupić sobie parę takich naprawdę niedrogich butów. Dobry strój biegowy, też nie za drogi. I pójść na przykład, czy przyjść do naszego stowarzyszenia, zapisać się na takie edycje biegowe. One są dla osób początkujących i tam uczymy biegać. Radosław Brodzik swoje życie związał ze sportem. Często po mieście przemieszcza się na dwóch kółkach. Gdy tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, to rowerem dojeżdża do pracy. Brodzik śledzi inwestycje związane z poprawą infrastruktury rowerowej w Zielonej Górze i okolicach, a przypominamy, w mieście przybędzie kilkadziesiąt kilometrów nowych tras dla rowerzystów. Zdaniem Brodzika powinniśmy zastanowić się nad utworzeniem w Zielonej Górze
strukturze wypożyczalni rowerów. Specjalne stacje, gdzie za niewielką opłatą można wypożyczyć rower, z powodzeniem działają na przykład w Poznaniu czy w stolicy. Brodzik wskazuje, że tego typu rozwiązania świetnie sprawdzają się w miastach akademickich. Budynki uczelni rozsiane są po całej Zielonej Górze, dlatego ta forma transportu, która wpisuje się w zdrowy, ekologiczny tryb życia, powinna być poważnie rozważana przez władze Zielonej Góry. Po pierwsze, trzeba by było się zastanowić tylko, jakie typy rowerów, bo jest oczywiście rower, nazwijmy go taki zwykły, napędzany siłą mięśni, ale są też na przykład miasta, które przymierzają się do rowerów elektrycznych, czy pośrednich, tak? To po pierwsze. Po drugie, lokalizacja. Pytanie, ile tych stacji i w jakich miejscach? Ja osobiście jeżdżę rowerem. Pytanie, ile osób będzie chciało wypożyczyć, ile ma swój? I czy Zielona Góra jest faktycznie tak dużym miastem, że te rowery spełnią swoje jakby przesłanie, czy to, że będą wypożyczane na przykład przez grupy studentów, ale też młodych ludzi wracających na przykład z pracy, tak? I chcąc sobie podjechać rowerem, czy osób starszych, które na przykład na zakupy wybiorą się właśnie wypożyczonym rowerem. Więcej na temat ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów oraz biegania zarówno w tej amatorskiej, jak i profesjonalnej odsłonie w rozmowie dnia. Zostajemy przy bieganiu, spacerach i rowerach. Zielonogórscy radni podjęli decyzję związaną ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego dla kilku działek w Ochli, Kiełpinie, Zatoniu i Drzonkowie. Decyzja Rady Miasta przyspieszy budowę ponad 30 km nowych ścieżek rowerowych w Zielonej Górze. Radni byli jednomyślni. Tym głosowaniem zielonogórscy radni dali zielone światło do rozpoczęcia prac nad budową kilkudziesięciu kilometrów ścieżek rowerowych, głównie na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Radni pochylili się nad planami zagospodarowania przestrzennego dla Ochli, Kiełpina, Zatonia i Drzonkowa. To w okolicach tych sołectw powstanie najwięcej kilometrów nowych tras rowerowych. Założenie jest takie, aby z sołectw najbardziej oddalonych od centrum na rowerze, w komfortowych warunkach, a przede wszystkim bezpiecznie, dojechać do Starej Zielonej Góry. Ponad 30 km na północy, na południu Zielonej Góry. Dokładamy do tego zakończenie budowy rowerostrady Zielona Strzała i połączenie Starego Kisielina z CRS-em. Decyzja Rady Miasta o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego jest strategiczna. Znacznie ułatwi wybudowanie około 30 km ścieżek rowerowych. Na przykład wszędzie tam, gdzie ścieżki będą prowadzić przez tereny leśne, magistrat będzie dzierżawił ziemię od lasów państwowych. To przyspieszy procedurę i pozwoli większe pieniądze przeznaczyć na budowę. To jest ostatnia zmiana planu dotycząca budowy ścieżek rowerowych. Dzięki temu nie musimy wykupywać pasów pod poszerzenie drogi, a możemy dzierżawić od lasów państwowych za minimalną kwotę terenu pod budowę ścieżek i będziemy mogli przystąpić już do przetargów na budowę około 30 km ścieżek rowerowych na terenie miasta Zielona Góra. Projekty nowych tras powstawały przez ostatni rok. Sieć połączy nie tylko sołectwa z centrum Zielonej Góry, pozwoli także swobodnie przemieszczać się między sołectwami, a w przyszłości może skomunikować Zieloną Górę z okolicznymi gminami. Od lat mówi się o bezpiecznej rowerowej trasie z Zielonej Góry do Sulechowa. Dzisiejsza uchwała to jest czysta formalność po to, żebyśmy mogli zakończyć prace projektowe. Kiedy już projekty będą gotowe, będziemy mogli ogłosić przetargi na wykonawstwo tych dróg dla rowerów. Magistrat szykuje się do ogłoszenia przetargów na wybudowanie tras rowerowych. Prace ruszą jeszcze w tym roku. I jeszcze słów kilka o decyzjach radnych, tych związanych ze sportem. W Zielonej Górze prawdopodobnie powstanie kompleks rekreacyjno-sportowy basketball. Pod tą nazwą kryje się hala, która pomieści 3 boiska do koszykówki. Jednak żeby wybudować te hale, potrzebne są pieniądze zewnętrzne, a żeby je pozyskać, potrzebna była intencyjna uchwała Rady Miasta o zabezpieczeniu w budżecie 5 milionów złotych na ten cel. Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy boiskach trawiastych prawdopodobnie powstanie obiekt sportowy, który pomieści 3 boiska do koszykówki. Kompleks sportowo-rekreacyjny basketball przy ulicy Sulechowskiej ma szansę otrzymać dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ale żeby tak się stało, potrzebna była intencyjna uchwała Rady Miasta o zabezpieczeniu w budżecie 5 milionów złotych na budowę kompleksu. Wówczas pozostałą część kwoty, czyli 4 miliony złotych, dołoży ministerstwo. Przez możliwość pozyskania środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu na kompleks koszykarski. To jest kompleks, który będzie bardziej skierowany do dzieci i młodzieży, żeby szkolić przyszłą kadrę koszykarską, żeby Stelmet był nie w większości zawodnikami z zewnątrz wspierany, ale naszymi
młodymi działaczami. Jest to takie działanie zapobiegawcze i jak najbardziej ten proces inwestycyjny należy zabezpieczyć. Jeżeli będzie szansa w przyszłości pozyskania pieniędzy centralnych, pieniędzy budżetu państwa, musimy być na takie rozwiązania przygotowani. Zawsze inwestycje w rekreację, w sport są potrzebne w mojej ocenie dla miasta. Tam jest dobry teren na tego typu inwestycje, więc idea jak najbardziej słuszna. Zgodnie z wyliczeniami magistratu, z nowego obiektu będzie korzystać ponad 1000 najmłodszych zawodników trenujących basket w Zielonej Górze. Najmłodsze kadry zespołów zyskają nie tylko profesjonalne miejsce do treningów czy rozgrywania turniejów. Z obiektu będą też mogły korzystać osoby prywatne, a dzięki skumulowaniu koszykówki w jednym miejscu na osiedlowych boiskach zrobi się więcej miejsca do trenowania innych dyscyplin. Mamy do jutra możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu budowy hali do koszykówki dla młodzieży, która w ilości około 1000 osób trenuje koszykówkę w naszym mieście. Nie ma wystarczających obiektów. Dzięki temu, że wybudujemy salę dla tych koszykarzy, obiekty obecnie przez nich zajmowane zwolnią się dla innych dyscyplin. Uchwała intencyjna w porządku obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta znalazła się rzutem na taśmę. Jak zaznaczał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, wszystko ze względu na terminy, jakie na składanie dokumentów wyznaczyło ministerstwo. Radni byli nieco zaskoczeni, ale mimo wielu pytań, nie tylko o koszykówkę w mieście, ostatecznie podjęli decyzję o tym, aby w budżecie zabezpieczyć pieniądze. Też jesteśmy zaskoczeni. Moim zdaniem każdy nowy obiekt sportowy, rekreacyjny w Zielonej Górze to jest bardzo dobra rzecz. Natomiast ja osobiście wolałbym, żeby powstawały mniejsze takie osiedlowe boiska, bo ich naprawdę bardzo dużo jeszcze brakuje. Proszę zobaczyć na osiedle Przyjaźni, potężne osiedle, wiele młodych osób, młodzieży od wielu lat próbuje gdzieś szukać sobie miejsca. Przy szkołach częściowo zaczęły powstawać, ale tak naprawdę tańsze, mniejsze, a bliżej ludzi. Więcej na temat tego, co działo się w ratuszu podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w najnowszej odsłonie programu Stary Rynek 1. W tym tygodniu w Zielonej Górze już po raz 15 odbyły się targi edukacyjne Absolwent. To była wyśmienita okazja do tego, aby uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną uczelni wyższych, nie tylko z województwa lubuskiego, a na targach swoją ofertę prezentowali również pracodawcy. Oferty pracodawców uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół językowych. To wszystko w jednym miejscu. Ponad 70 wystawców zaprezentowało się na kolejnej już odsłonie targów edukacyjnych Absolwent. Całe spektrum szkół ponadgimnazjalnych z Zielonej Góry i z okolic się tutaj dzisiaj prezentuje. Jest to oferta różnoraka, jak powiedziałem. Dodatkowo oprócz tych ofert wyższych uczelni, szkół ponadgimnazjalnych, prezentują się tutaj również firmy zielonogórskie i z terenu województwa lubuskiego urzędy pracy. Jest również kilka jednostek, które w swoim pakiecie mają jakąś ofertę dla młodzieży, która nie planuje studiować. Oferta adresowana jest przede wszystkim do gimnazjalistów i maturzystów, ale również studentów. Wystawcy z całej Polski prezentowali kierunki nauczania oraz wyniki, jakie osiągają absolwenci szkół. Przedstawiali też możliwości, jakie daje ukończenie edukacji w danej placówce. Nie narzekamy na brak studentów, ale to jest rejon, gdzie cieszy się naprawdę dużą popularnością, dlatego zawsze jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać z maturzystami, poopowiadać o naszych kierunkach, żeby się dowiedzieli od nas, studentów, jak to tak naprawdę wygląda to życie studenckie. Mamy dosyć szeroką ofertę, mamy 16 wydziałów, mamy planowane nowe kierunki, na przykład matematykę i statystykę na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Także jeżeli ktoś kocha, lubi matematykę, to zapraszamy na Politechnikę Wrocławską. Tradycyjnie już Uniwersytet Zielonogórski był jednym z głównych wystawców. Przedstawiciele uniwersyteckich wydziałów przygotowali dla zwiedzających warsztaty i pokazy. Natomiast Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego zapoznało zwiedzających z najnowszą ofertą na nadchodzący rok akademicki 2017-2018. Jesteśmy uczelnią największą w rejonie, największą w województwie lubuskim i uczymy też praktycznej strony życia. Nasi studenci zgodnie z hasłem Studenci UZ gotowi na wszystko są przygotowani na to, aby podjąć naprawdę ciekawą pracę i są do tego bardzo dobrze przygotowani, co zresztą pokazujemy na naszych targach, tą właśnie stronę praktyczną, którą mogą młodzi ludzie zobaczyć.
W związku z planowanym połączeniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z Uniwersytetem Zielonogórskim na stoisku UZ można było zasięgnąć informacji o kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Także przedstawiciele sulechowskiej szkoły na swoim stoisku informowali o ofercie uniwersytetu. Niż demograficzny, trzeba walczyć o każdego z kandydata na studia, ale wydaje mi się też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że poziom nauczania w Zielonej Górze jest też bardzo wysoki i nie ma to naprawdę znaczenia, czy studiujemy tutaj w mieście w Zielonej Górze, czy wyjeżdżamy do Poznania. U nas naprawdę są warte do zobaczenia różnego rodzaju kierunki, różnego rodzaju oferta edukacyjna, mamy też dodatkowe zajęcia, mamy na przykład chociażby prężnie działający program Erasmus+, nasi studenci mogą wyjeżdżać na wymianę międzynarodową, również mogą wziąć udział w programie Mostek, czyli mogą studiować na uczelniach w kraju, ale innych pół roku sprawdzić, jak jest naprawdę gdzie indziej. Wydaje mi się, że naprawdę nasza oferta jest atrakcyjna. Targi edukacyjne mają za zadanie zapoznanie maturzystów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z ofertą edukacyjną oraz możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju, a także pomóc w wejściu na ścieżkę kariery zawodowej. Zdarza się tak, że to rodzice bardzo często wskazują jakąś drogę, pokazują jakieś możliwości, mówią o jakiejś szkole, namawiają. Po drugie, wydaje mi się, że też bardzo często koledzy też są takim elementem, który powoduje, że ktoś decyduje się na taką, a nie inną szkołę. No a po trzecie, to są pasje, więc bardzo często okazuje się, że gdzieś tam komuś już coś się pojawiło, jest jakieś zamiłowanie, zainteresowania i wtedy już idzie dalej w tym kierunku. Bardzo fajna jest ta cała wystawa. Bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że sobie wybiorę dobrą szkołę. A masz już jakieś swoje typy, nad czym się zastanawiasz? Liceum i technikum, to jest moje takie motto, można powiedzieć. Bardzo ciekawie, dużo fajnych szkół i dużo ciekawych propozycji. A ty wybrałeś już sobie coś, wybierasz między czymś, czy ta oferta rzeczywiście jest tak skonstruowana, że ona trafia do większości osób? Jeszcze wybieram, ale wydaje mi się, że każdy do kogoś coś trafi. Oferta jest bardzo fajna, różnorodna. Na pewno pozwoli mi wyborze jakiejś szkoły fajnej. No, na pewno nie będzie taki łatwy wybór, bo jest tak dużo szkół. A masz jakieś swoje typy już? No, ja bym coś z informatyką, jakieś takie dobre moje strony, taka matematyka, fizyka. Niesamowicie cieszę się, że tak licznie tutaj przyjechali do Zielonej Góry. Różne ośrodki właściwie edukacyjne i nie tylko po to, żeby się zaprezentować. No myślę, że to jest już tradycją w Zielonej Górze, że zielonogórska oświata zawsze jest na bardzo wysokim poziomie i myślę, że to też zachęca wszystkich do wzięcia udziału w tych targach po to, żeby zobaczyć różnego rodzaju profile i zachęcić właśnie uczniów do tego, żeby rozwijali swoje pasje, a także kształcili się w danym zawodzie. W województwie lubuskim 15. edycja targów Absolwent odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. W sumie zaprezentowało się blisko 150 wystawców, a ich oferty trafiły do ponad 6 tysięcy uczniów. Zielonogórski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oficjalnie podsumował jubileuszowy, tegoroczny, 25. finał Wielkiej Orkiestry. W całym kraju padł rekord. Orkiestra pod batutą Jurka Owsiaka zebrała 105 milionów złotych. W Zielonej Górze również padł rekord. Uwaga, zielonogórzanie zebrali ponad 317 tysięcy złotych. Zielonogórski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podsumowany. W całej Polsce orkiestra pod batutą Jurka Owsiaka zebrała rekordową kwotę ponad 105 milionów złotych. Zielona Góra do tej puli dorzuciła historyczne 317 tysięcy złotych. To najlepszy wynik orkiestry w dziejach miasta, a dotychczasowy rekord wynosił 174 tysiące złotych. Jak zwykle mieliśmy mało czasu, bo zdecydowaliśmy się na półtora miesiąca praktycznie przed imprezą i trzeba było to wszystko zorganizować. No, okazało się totalnym sukcesem, bo wynik ponad 317 tysięcy, gdzie rok temu było 174 tysiące. Nieskromnie nawet nie liczyliśmy na taką kwotę. Myśleliśmy, że to będzie około 200 i tak delikatnie w tej kwocie oscylowaliśmy. Myśleliśmy, że tak to wyjdzie. Okazało się zupełnie inaczej. No, olbrzymi sukces. Tego wyniku z pewnością by nie było, gdyby nie zaangażowanie wolontariuszy, którzy kwestowali z puszkami. Na zielonogórskie ulice wyszło 300 wolontariuszy, najmłodszy w wieku 2 lat, najstarszy 68 lat. Ci najbardziej wytrwali, kwestowali już od 7 rano, a z puszkami nie rozstawali się nawet na chwilę. Pieniądze zbierali przez cały dzień aż do godziny 21. Rekordzista do swojej puszki zebrał 7226 zł i 23 groszy. Gratulujemy pani Monice.
Również w licytację, w zbieranie włączył się prezydent Janusz Kubicki razem z naszym Patrykiem Dudkiem, zbierali w Fokusie i prawie 2000 zł zebrali w niecałe 2 godziny, więc też serdecznie gratulujemy. Średnio w każdej pustce lądowało około 1000 zł. Rekordzista od 7 godziny do 21, praktycznie jak nam później mówił, bez zjedzenia żadnego posiłku zbierał. Rekordziści brali po 3 puszki, ponieważ jedna puszka im nie starczała, więc mamy nadzieję, że za rok będzie również taki entuzjazm i już teraz zapraszamy wolontariuszy do zapisywania się. Jubileuszowy 25. finał Wielkiej Orkiestry w Zielonej Górze to mnóstwo ciekawych licytacji. Na dużej scenie przy ratuszu licytowano m.in. sukienkę zaprojektowaną przez Ewę Mingę, usługę szoferską oferowaną przez wiceprezydent miasta Violettę Harędźlak, kolację z marszałkiem regionu Elżbietą Polak czy gigantycznego szampana przekazanego przez prezydenta miasta Janusza Kubickiego. Kwota zebrana z tych licytacji to, uwaga, ponad 21 tysięcy złotych. Okazało się, że zielonogórzanie to są naprawdę ogromne potencjały wielkich, gorących serc i okazuje się, że to są niesamowici pomagacze, ponieważ z samej sceny udało się uzbierać ponad 21 tysięcy złotych, co jest niesamowitą kwotą, a największą licytacją uzyskaną została zaprojektowana i uszyta, czy jest w trakcie właściwie przygotowań, właśnie kreacja pani Ewy Mingę, projektantki naszej. Także wielkie dzieło. W organizację zielonogórskiego finału zaangażowane były różne stowarzyszenia i firmy. Odbyło się aż 9 dużych imprez towarzyszących, wśród nich sportowe wydarzenia organizowane na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dżonkowie. Dużym zainteresowaniem cieszył się także bieg pod hasłem Policz się z cukrzycą. Strzałem w dziesiątkę okazało się także przygotowanie w Zielonej Górze 2 scen. Tej dużej, koncertowej i mniejszej, adresowanej do rodziców z dziećmi. Tam również odbywały się licytacje, a furorę robiły występy artystyczne najmłodszych. Ta pora zimowa jest taką porą, która trochę utrudnia rodzinom. Ja to rozumiem. Sama mam małe dzieci i wiem, jak ciężko jest wyjść na koncert o 20 zimą. Także bardzo się cieszę, bo ta godzina od 13 do 16 była takim czasem, kiedy rzeczywiście mogli się lokalni tutaj artyści zaprezentować. Lokalne dzieciaki ze szkół tańca, zespołów muzycznych. Dla nich wszystkich to było przeżycie. Oni to naprawdę bardzo przeżywali, robili to z wielkim sercem. Przybyli licznie oni, ich rodzice, ich znajomi. Dodatkowo te wszystkie stowarzyszenia, które nas wsparły, które animowały tak naprawdę i trochę cały czas ożywiały i rozgrzewały ludzi, bo pogoda była jaka była i nie było zbyt ciepło. W rekordowej kwocie 317 tysięcy złotych znalazły się także pieniądze ze sprzedaży gadżetów licytowanych na aukcjach internetowych. Największym zainteresowaniem internautów cieszyły się gadżety sportowe przekazane na licytację przez koszykarzy z Telmetu BC oraz żużlowców Falubazu. Złoty medal w koszykówce sprzedano za 3,5 tysiąca złotych. Kask kapitana Falubazu z autografem za 2 tysiące złotych. W najbliższą środę w Zielonej Górze ruszają 4. już targi wyposażenia gastronomii, handlu i biur. Targi tradycyjnie odbywają się w zielonogórskiej palmiarni. Organizatorzy zachęcają do udziału w targach wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi trendami, na przykład w gastronomii. Wstęp na targi jest bezpłatny. Kurt Scheller, bez wątpienia jeden z najbardziej znanych i cenionych szefów kuchni na świecie. Szwajcar od 27 lat mieszka w Polsce. Był szefem kuchni oraz dyrektorem pionu kulinarnego m.in. w hotelu Bristol czy Sheraton. Od 2002 roku prowadzi własną akademię kulinarną. Kurt Scheller w przyszłym tygodniu odwiedzi zielonogórską palmiarnię. Będzie gościem specjalnym 4. targów wyposażenia gastronomii, handlu i biur, które w dniach 22-23 marca odbędą się w Zielonej Górze. Zaproszonym gościem będzie pan Kurt Scheller, który dla naszych klientów i wszystkich osób, które będą na targach, przeprowadzi 5 mniej więcej półgodzinnych pokazów gastronomicznych, a nasi wystawcy to przede wszystkim producenci i dystrybutorzy uznanych marek w branży wyposażenia gastronomii, w branży wyposażenia handlu i biur. W zielonogórskiej palmiarni oraz w specjalnym namiocie o powierzchni 300 metrów, który stanie przy palmiarni, zaprezentuje się około 50 wystawców. Przedstawią najnowocześniejsze rozwiązania dla branży gastronomii, handlu i biur. W trakcie targów odbędą się przynajmniej 2 krajowe premiery nowych produktów dedykowanych gastronomii i handlowi. I chociaż to targi branżowe adresowane głównie do osób działających w gastronomii, to w dniach 22-23 marca palmiarnia będzie otwarta dla wszystkich zielonogórzan, którzy są ciekawi, co nowego słychać w gastronomii.
To są targi branżowe, ale one są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. Wstęp na targi jest wolny, bezpłatny. Patronem targów jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Jak zaznacza Jarosław Nieradka, targi wyposażenia gastronomii i targi budownictwa to dwa duże branżowe wydarzenia w Zielonej Górze, które pokazują, że lubuskie firmy rosną w siłę. Co ważne, lubuskie coraz mocniej stawia na turystykę. Nasze hotele i restauracje są doceniane przez klientów nie tylko z Niemiec. Dlatego targi wyposażenia gastronomii mogą być inspiracją dla lokalnych firm. Zielona Góra, cały czas pokazujemy, że może być i jest takim centrum życia gospodarczego. To nie tylko targi budownictwa, ale również tego typu imprezy. W Zielonej Górze i w okolicach świetnie rozwija się branża gastronomiczna, rozwija się hotelarstwo. Nasz region może być miejscem atrakcyjnym dla turystów z innej części kraju, czy chociażby z Niemiec. Dlatego bardzo chętnie angażujemy się w tego typu imprezę. Targi wyposażenia gastronomii, handlu i biur startują w środę 22 marca o godzinie 9. Z początkiem kwietnia na Wzgórzach Piastowskich planowany jest wielki piknik rodzinny i igrzyska sportowe, a dodatkowo projektanci w końcu zaprezentują koncepcję zagospodarowania Wzgórz Piastowskich. Od dłuższego czasu mówi się o tym, że na Wzgórzach Piastowskich stanie 40-metrowa wieża widokowa, że na Górce Tatrzańskiej powstanie całoroczny stok narciarski, a w planach jest m.in. jeszcze budowa rolkarni, krytego lodowiska czy toru saneczkowego, a to tylko niektóre z atrakcji. To precyzyjna, ale czasochłonna i żmudna praca. W ten sposób z zapałek tworzy się parkowe ławeczki, oczywiście w skali mikro. Uczniowie popularnej budowlanki od kilku tygodni w pocie czoła przygotowują makiety, dzięki którym zielonogórzanie będą mogli wskazać, jakie atrakcje i w jakich miejscach będą znajdowały się na Wzgórzach Piastowskich. Chcemy stworzyć coś, co będzie tak naprawdę fajnie wyglądać i będzie pomocą tam dla miasta, dla wszystkich, ale też na olimpiadę. No jest z tym bardzo dużo pracy, projekty, jakieś wizualizacje, wyklejanie tych drzewek. Może jak się na to tak patrzy, to nie wygląda na jakoś bardzo trudne, ale naprawdę jest z tym bardzo dużo roboty. Zajmujemy się wszystkim po trochu wyklejaniem, robieniem drzewek, tworzeniem miniaturek, takich jak wieże widokowe, budynki znajdujące się na terenie obiektów i drogi na przykład też tworzyliśmy wczoraj. Trochę trzeba też to czasem posprzątać, bo jest straszny bałagan. No i tak wymieniamy się. Każdy robi wszystkiego po trochu. Te makiety dokładnie odwzorowują topografię Wzgórz Piastowskich. Podstawy makiet wykonano nowoczesnymi drukarkami 3D. Uwzględniają one wszystkie, nawet te najmniejsze wzniesienia, oczywiście w danej skali. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych imienia Tadeusza Kościuszki na odlewy nanieśli drzewa, krzewy, ścieżki i strategiczne miejsca. Praca uczniów związana jest nie tylko z planowanymi przez miasto konsultacjami w sprawie zagospodarowania Wzgórz Piastowskich. Uczniowie przygotowali też swój projekt, który weźmie udział w konkursie. Makieta była drukowana sposobem, to się mówi ogólnie drukowanie 3D, ale tak naprawdę było to na zasadzie obrabiania CNC. To jest taka metoda dosyć skomplikowana. W Polsce tak naprawdę jest tylko kilka firm, które mają tak duże ramię drukujące, żeby można było tą makietę wykonać. Po wydrukowaniu jakby całości, no to już było nasze zadanie przy współpracy z geodetami, właśnie staraliśmy się nanieść wszystkie ciągi komunikacyjne, zadrzewienia. Makiety oficjalnie zostaną zaprezentowane 1 kwietnia. Na ten dzień zaplanowano konsultacje społeczne w sprawie Wzgórz Piastowskich. To będzie przedsięwzięcie inne niż dotychczasowe konsultacje. Na wzgórzach zaplanowano piknik, wiele wydarzeń sportowych oraz prezentację różnych koncepcji zagospodarowania tego terenu. O jego ostatecznym kształcie zadecydują zielonogórzanie. Chcemy pokazać, jak mogłyby wyglądać Wzgórza Piastowskie, które byłyby otwarte dla wszystkich. Chcemy, aby to było takie miejsce rekreacji, wypoczynku, gdzie można przyjść na cały dzień z całą rodziną, odpocząć na świeżym powietrzu, bo takich miejsc w Zielonej Górze brakuje. Wystarczy pójść zobaczyć, co się dzieje w naszym mini zoo. Ilu jest chętnych do tego, aby zobaczyć, jak wyglądają zwierzątka, więc warto przejść 1 kwietnia, zobaczyć, porozmawiać, być może podsunąć jeszcze ciekawsze pomysły, co mogłoby się na wzgórzach znaleźć. Co ważne, miasto ma w planie kilka kompleksowych rozwiązań dla tego terenu. Wiele wskazuje na to, że rewitalizacja Wzgórz Piastowskich obejmie teren od mini zoo i ogrodu botanicznego aż po Górkę Tatrzańską. Tam ma stanąć wysoka na 40 metrów wieża widokowa. To będzie jedna z największych turystycznych atrakcji Polski Zachodniej. Coraz częściej mówi się także o parku linowym i torze do ekstremalnej jazdy na rowerach. Jak będzie? Wszystko okaże się 1 kwietnia.
makieta, która pokazuje Górkę Tatrzańską i jej okolice, żeby specjalnie pokazać miejsce posadowienia wieży, rozwiązania techniczne dotyczące stoku, gastronomii, żeby mieszkańcy potrafili to zlokalizować, wiedzieć, gdzie to będzie, jak to mniej więcej będzie wyglądało. O oficjalnych godzinach i szczegółach konsultacji w sprawie zagospodarowania wzgórz piastowskich będziemy informować w telewizji Zielona Góra. Jakie oferty na rynku pracy czekają na studentów z dyplomem? W murach Zielonogórskiej Uczelni już po raz kolejny odbyły się targi pracy. Dzięki dobrej współpracy Zielonogórskiej Uczelni nie tylko z lokalnymi przedsiębiorcami, studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mają dużo większe szanse na znalezienie pracy. Rozwój, samodoskonalenie, przyszłość, perspektywy, możliwości, praca. To słowa, które można było usłyszeć najczęściej w tłumie wystawców i odwiedzających podczas targów pracy, które odbyły się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Cykliczna impreza z 15-letnim stażem w założeniu adresowana jest do studentów i absolwentów. To właśnie tu można było spróbować ukierunkować swoją przyszłą karierę zawodową, ale także pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania szeroko pojętego rynku pracy. Ktoś, kto przychodzi na targi, widzi tutaj wystawców, widzi studentów, ale jak zapozna się z programem, to zobaczy, że dzisiaj można pójść na prezentację, można pójść na wykład, można pójść na warsztaty. I nawet jeżeli ktoś pójdzie dziś na wykład, jeszcze jutro nie idzie na rozmowę rekrutacyjną, to być może jak pójdzie na tą rozmowę za 3 miesiące albo za 2 lata, to skorzysta z tej wiedzy, którą dzisiaj otrzyma. Podczas targów obok wystawców firmowych prezentowali się również przedstawiciele instytucji funkcjonujących w obszarze rynku pracy. Część z nich to specjaliści i doradcy zawodowi, którzy z pozycji eksperckiej pozwalali odwiedzającym poszerzyć wiedzę na przykład na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej czy starania się o dofinansowanie z pieniędzy unijnych. Jeśli chodzi o naszą instytucję, my realizujemy projekty, które wspierają młode, przede wszystkim młode, ale nie tylko, osoby przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Agencja realizuje różne projekty, m.in. instrumenty zwrotne, ale także dotacje na rozpoczęcie właśnie działalności gospodarczej, także tutaj wiele osób może taką wiedzę pozyskać. Ponad 80 wystawców różnych branż kusiło najróżniejszymi ofertami pracy. Wszyscy zgodnie podkreślali, że obok samej możliwości podjęcia pracy kładą także potężny nacisk na możliwości rozwoju. Szukają możliwości rozwoju, także chcą się cały czas rozwijać, nie chcą stać w miejscu. No ale oczywiście tak interesują mnie jakieś dodatki, czy jakiś benefit, szkolenia, tego typu rzeczy. Studenci i absolwenci najczęściej mają jasno sprecyzowane oczekiwania w stosunku do potencjalnych pracodawców. Szukają miejsca w firmach zaawansowanych technologicznie, ale też dających możliwość dokształcania się i podejmowania kolejnych zawodowych wyzwań. Wiem, co mnie nie interesuje. Tutaj są jakieś też oferty na produkcji, coś takiego, to akurat do mnie nie pasuje. Ja bardziej szukam czegoś, gdzie będzie można się rozwijać i generalnie pracować od jakiegoś młodego zespołu. 15. edycja Targów Pracy została zorganizowana przez Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego. Lubuskie instytucje kultury zacieśniają współpracę i ruszają z edukacyjną, artystyczną i kulturalną ofertą adresowaną nie tylko do dzieci i młodzieży. Regionalne Centrum Animacji i Kultury i Lubuski Teatr podpisały porozumienie o współpracy. Regionalne Centrum Animacji i Kultury i Lubuski Teatr łączą siły. Owszem, instytucje kultury współpracują już od lat, ale teraz oficjalnie zacieśniają więzy. Ja dam chujek za przeszkodę. Owocem tej współpracy będą działania artystyczne i edukacyjne zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone na terenie całego województwa. Trzeba się jednoczyć, trzeba podpisywać wspólne umowy, ale to nie tyle na umowach polega, ile na konkretnej robocie. RCAK wykonuje fantastyczną pracę, tak jak ZOK, tak jak Dom Harcerza i wiele innych instytucji w naszym mieście i my z nimi nie zamierzamy w żaden sposób rywalizować, przeciwnie, wyciągamy ręce do nich, a oni do nas i wspólnie działamy na rzecz naszych dzieciaków, naszej młodzieży, bo to za chwilę, co oczywiste, będzie procentować bardzo pozytywnie dla naszego miasta, dla naszego regionu i dla naszego kraju. Chodzi o wspieranie i rozwój edukacji kulturowej w dziedzinie teatru w województwie lubuskim. Regionalne Centrum Animacji i Kultury od lat prowadzi program Pro Arte. Jego celem jest diagnoza, integracja, promocja najciekawszych zjawisk kulturowych, amatorskiego ruchu artystycznego oraz integracja osób i instytucji współrealizujących program w całym regionie. O kulturze mówimy dużo, działania też są coraz bardziej widoczne. Pora na efekty, czyli zachęcenie młodych do obcowania z kulturą i sztuką, w tym przypadku z teatrem.
Do tej pory też współpracowaliśmy, ale nie tak systemowo i nie tak formalnie. Teraz wiemy, co posiadamy, wiemy, co możemy zrobić, wiemy, czym aktorzy mogą się podzielić, jaką wiedzą z naszymi młodymi twórcami. No i będziemy tak to realizować. W ramach programu i warsztatowego będziemy wyjeżdżać w teren do opiekunów i do grup, ale także będziemy tutaj zapraszać na lekcje teatru, na warsztaty teatralne. No i tutaj będziemy także realizować te najważniejsze, kluczowe finały wojewódzkie. Do tej pory programy edukacyjne i artystyczne realizowane były na wielu płaszczyznach. Spotkania grup jasełkowych, Lubuski Festiwal Piosenki, Lubuska Gala Teatralna, Lubuska Gala Taneczna czy Lubuski Konkurs Recytatorski. Rokrocznie w tych wydarzeniach bierze udział ponad 6 tysięcy młodych wykonawców. Dodatkowo Regionalne Centrum Animacji i Kultury prowadzi też działania Art Edu. To program skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, polegający na realizacji warsztatów artystycznych, m.in. wokalnych, aktorskich i tanecznych. Do tych działań dołączą aktorzy Lubuskiego Teatru. To jest jedno z naszych podstawowych zadań, żeby subtelnie, delikatnie ich edukować i pomagać szkołom i rodzinom. Nie zawsze w domu jest szansa na to, żeby namówić na pójście do filharmonii, do muzeum, do BWA czy do teatru. I to jest nasze zadanie w porozumieniu właśnie z Rcakiem, właśnie z ZOK-iem, właśnie z Domem Harcerza, właśnie z BWA, właśnie z filharmonią, żeby przypominać o tym, że istnieje taki drobiazg jak kultura i sztuka. I że nikomu nie zaszkodzi, jeżeli weźmie udział w naszych propozycjach. W ten weekend Lubuski Teatr i Regionalne Centrum Animacji i Kultury organizują kolejną już odsłonę ponoworocznych konfrontacji teatralnych. W ramach Pokotu na deskach teatru w dniach 17-19 marca zaprezentuje się 20 grup teatralnych, nie tylko z Lubuskiego. Zaplanowano też warsztaty i spotkania z twórcami. Jest to miejsce prezentacji najciekawszych zjawisk teatralnych. Miejsce, gdzie spotkają się choreografowie, tancerze, aktorzy, reżyserzy, wszyscy ci, którzy są skupieni wokół teatru nieprofesjonalnego. W tym roku mamy 20 zespołów z Lubuskiego, również spoza granic Lubuskiego, z Rzepina, z Dębna, z Nowej Soli, z Siedlec, z Bielska Białej. Szczegółowy program ponoworocznych konfrontacji teatralnych dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. W czwartek pocztowcy w całym kraju protestowali. Listonosze i pracownicy spedycji domagają się m.in. podwyżek płac. W zielonogórskiej odsłonie protestu uczestniczyło kilkudziesięciu pracowników Poczty Polskiej, którzy przemaszerowali m.in. energetyków i Batorego, blokując ruch. Kilkudziesięciu pracowników Poczty Polskiej wzięło udział w akcji protestacyjnej pod urzędem pocztowym przy ulicy Energetyków. W tym tłumie maszerowali listonosze, pracownicy spedycji i oddziałów pocztowych. Podobne akcje protestacyjne zorganizowane przez pracowników odbyły się na terenie całej Polski w kilkunastu miastach, m.in. Wrocławiu, Częstochowie, Katowicach. Jest to zorganizowane w związku z niedoborem kadry pracowniczej, dużym obciążeniem pracą i niskim wynagrodzeniem. Protestujący przez godzinę maszerowali wzdłuż Energetyków i Batorego. Na kilkusetmetrowym odcinku kilka razy przechodzili przez jezdnię, blokując w ten sposób ruch. Jak zaznaczali, nie robią tego po to, aby uprzykrzyć życie zielonogórzanom. My po prostu walczymy o swój los, zaznaczali. Ludzie są zatrudniani dalej na pół etatu, nie mają nawet etatów. I na okienkach, i na dole oni walczą głównie o etaty i podwyżki. No i generalnie o zmniejszenie rejonów i podwyżki. No bo po 11 latach pracy pamiętam, jak zwalniałem się z marketu i przechodziłem na pocztę, zarabiałem dwa razy tyle, co w markecie. Przez 10, gdy ja się zwalniałem stamtąd, moja siostra się tam zatrudniła. W tej chwili ona, co roku mając tylko rewaloryzację, zarabia brutto więcej niż ja. Protestujący żądają podwyżek i zmiany warunków pracy. Między innymi uważają, że rejony dla listonoszy są zbyt rozległe i dlatego muszą oni pracować do późnych godzin. Domagają się także przywrócenia godności pocztowca. Odkąd orzełek zniknął z czapki listonosza, to i warunki nasze systematycznie zaczęły się pogarszać. Najpierw zabrano nam wiek emerytalny, bo mieliśmy 60 lat, wydłużono nam. Później zabrano nam dodatek kasowy,
Następnie była reorganizacja wielokrotnie, zmieniano pocztę, prywatyzowano. Mieliśmy prywatyzować, niestety prywatyzacja została zatrzymana. Pracownicy poczty zaznaczają, że listonosz z 20-letnim stażem zarabia niewiele więcej niż pracownik, który dopiero rozpoczął pracę w tym zawodzie. Jak dodają, od dłuższego czasu mówi się o wprowadzeniu podwyżek i nowych zasad premiowania ich pracy, ale za tymi zapowiedziami nie idą konkretne działania. Dlatego postanowili wyjść na ulicę. Pracujemy w nocy, w święta wszystkie, no chyba, że są tam któreś ustawowo wolne. Soboty pracujemy po 9-10 godzin niejednokrotnie na nockach. Przede wszystkim chodzi nam o to, że tragiczne warunki płacowe mamy w pracy. Zarabiamy 2000 netto na rękę. Co ciekawe, akcja protestacyjna została zorganizowana przez pracowników, a nie działające związki zawodowe, ponieważ jak zaznaczali nasi rozmówcy, związki weszły już w spór zbiorowy z władzami spółki. Kolejnym krokiem po protestach w poszczególnych miastach ma być zaplanowana na kwiecień manifestacja w Warszawie. Teraz o kolejnym proteście. Nowoczesna i Związek Nauczycielstwa Polskiego sprzeciwiają się reformie oświaty. Chcą wywołania referendum w tym temacie. Związek Nauczycielstwa Polskiego w całym kraju pod wnioskiem o zwołanie referendum zebrał już 350 tysięcy podpisów. Ale działacze Nowoczesnej i Związku Nauczycielstwa Polskiego nie skupiają się tylko na wywołaniu referendum. Mówią coraz głośniej o niedoszacowaniu reformy. Zdaniem działaczy, samorządy poniosą potężne koszty finansowe związane z wdrożeniem reformy. Musimy powstrzymać pseudoreformę. Tak o zbliżających się wielkimi krokami zmianach w polskim szkolnictwie mówią działacze Nowoczesnej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. To kolejne spotkanie tych ugrupowań, które jednoczy wspólny cel – wywołanie referendum, w którym Polacy wypowiedzą swoje zdanie na temat reformy oświaty, która z pierwszym dniem września likwiduje gimnazja. Samorządy otrzymały zmniejszoną subwencję oświatową. Związek Nauczycielstwa Polskiego wspólnie z kilkunastoma koalicjantami do końca marca zbiera podpisy pod wnioskiem o zwołanie referendum. Sami związkowcy w całym kraju do tej pory zebrali 350 tysięcy głosów z wymaganej liczby 500 000. Szacują, że do końca miesiąca znacząco poprawią ten wynik. W województwie lubuskim ZNP zebrał około 5 tysięcy głosów. Jak zaznacza prezes Bożena Mania, reforma oświaty przygotowana przez minister Annę Zalewską jest niedoszacowana, ale ZNP nie mówi wprost o pieniądzach, skupia się na emocjach i kwestii społecznej. Jak słyszymy, 1 września przyniesie chaos i strach w szkołach. Ucierpią przede wszystkim dzieci, a jak dodaje prezes lubuskiego ZNP, według wstępnych szacunków wynika, że 35 tysięcy nauczycieli straci pracę. Przecież wiadomo było od początku, że cały ciężar reformy spadnie na samorządy. Ten emocjonalny oraz organizacyjny oraz społeczny spadnie także na rodziców, uczniów, a także na dla nauczycieli. Jeżeli mówimy o pieniądzach, to ta kwota przeraża w tym sensie, że na razie nie wiemy, na co miałyby być te pieniądze przeznaczone. Chodzi o to, że duże miasta mają ogromne kwoty. Mniejsze miasta w województwie lubuskim zawsze dokładały do oświaty, zresztą tak jak prawie każdy samorząd. Natomiast dzisiaj wiemy, że nawet subwencja oświatowa, która przyszła do samorządów na organizację i prowadzenie oświaty, jest mniejsza. Związek Nauczycielstwa Polskiego wysłał do samorządowców w całym kraju zapytanie o to, z jakimi wydatkami muszą się liczyć w związku z wprowadzeniem reformy. W stolicy tak zwana likwidacja gimnazjów może kosztować nawet 80 milionów złotych. W Łodzi ponad 30 milionów. W Zielonej Górze kwota waha się w przedziale od 7 do nawet kilkunastu milionów złotych. Kto z Państwa jest w stanie odpowiedzieć dzisiaj zapytany na ulicy Zielonogórskiej, na co będzie przeznaczona kwota 15 milionów złotych? Dlatego Nowoczesna pyta zielonogórskich urzędników o dokładne wyliczenia oraz przedstawienie kompletnych harmonogramów prac i listy wydatków oświatowych wynikających z reformy. Wydaje mi się, że ta reforma jest niepoliczona, od ministerstwa zaczynając po samorządy. Nie może być rozbieżność rzędu od 7 milionów do 15 milionów, a ponadto na co te pieniądze pójdą. Bo jeżeli nie budujemy w ramach tego szkoły, nie wyposażamy laboratoriów, nie ma zwolnień nauczycieli, no to pytam, na co 15 milionów? Poseł Paweł Pudłowski z Nowoczesnej podkreśla, że Prawo i Sprawiedliwość, idąc do wyborów, swoją politykę i program budowała w oparciu o kontakt z Polakami.
Polakami. Tego dialogu brakuje, zaznacza Pudłowski, ale ma nadzieję, że gdy obywatele na ręce polityków PiS-u złożą wymagane 500 000 podpisów, to rząd nie będzie się wahał i zwoła referendum. Uważamy, że reforma edukacji jako bardzo ważny obszar naszego życia i 500 000 czy więcej, nie wiem ile uda się koniec końców zebrać podpisów, świadczy o tym, że zaangażowanie nauczycieli, rodziców, społeczeństwa jest bardzo duże i Prawo i Sprawiedliwość musi słuchać głosu społecznego. Mówiło o tym, że głos suwerena jest dla nich ważny, więc należy to zademonstrować i poddać tą kwestię referendum. Jeśli w referendum zdecydujemy o tym, żeby wstrzymać bieżącą, planowaną reformę edukacji, to będzie znaczyło, że chcemy ją zrobić mądrze, a nie, że nie chcemy jej robić w ogóle. Nowoczesna, Związek Nauczycielstwa Polskiego i pozostali koalicjanci z Wojewódzkiego i Miejskiego Komitetu Referendalnego w środę na Starówce ponownie będą zbierać podpisy o zwołanie referendum w sprawie reformy oświaty. Na ulicy Mechaników wraca ruch dwukierunkowy. Zmiana wynika z obserwacji, jakie od kilku tygodni prowadzili tam urzędnicy z Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami, a dodatkowo urzędnicy przeprowadzili też ankietę wśród mieszkańców domów szeregowych przy ulicy Mechaników. I wyniki ankiety są jasne. Mieszkańcy chcą powrotu do pierwotnego rozwiązania. Teraz w magazynie Minął Tydzień geneza tego problemu komunikacyjnego przy ulicy Mechaników. Jak sprawdza się nowa droga i parking na osiedlu Zastalowskim przy szkole podstawowej numer 11? Mieszkańcy osiedla oraz rodzice, którzy do tej placówki dowożą swoje pociechy, tym rozwiązaniem są zachwyceni. Jest komfortowo, a przede wszystkim bezpiecznie, podkreślają. Bardzo wygodnie naprawdę, bo nie trzeba szukać miejsca tam, bo tam niestety nie wystarczało w zeszłym roku. Super. Nowa droga powstała w bólach. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim mieszkańców tego osiedla. Kilkusetmetrowy odcinek został zgłoszony do budżetu, a mieszkańcy ruszyli ze zbieraniem podpisów. Zebrali ponad 2000 głosów. Obywatelska inicjatywa trafiła jednak na sprzeciw mieszkańców tych domów szeregowych przy ulicy Mechaników, którzy drogi nie chcieli, bo prowadzi ona przez ich osiedle, a to zakłóca ich dotychczasowy spokój. Tak protestowali w ubiegłym roku. A 2000 to jest sprowokowany przez szkołę, proszę panią, niech pan nie przeszkadza. W budżecie obywatelskim, jak sama nazwa wskazuje, decydują obywatele i wygrała większość. Miasto ruszyło z inwestycją. Powstała nowa droga i parking na kilkadziesiąt miejsc. Zmieniono też organizację ruchu przy Mechaników. Wprowadzono tam ruch jednokierunkowy. To była kolejna zmiana, która nie podobała się mieszkańcom tych domów, gdy tylko na osiedlu pojawiły się nowe oznakowania. Ktoś je zniszczył, powyginał i powywracał. Tak sprawę komentował Urząd Miasta. Miejmy nadzieję, że to jest zwykły akt wandalizmu, a nie próba pokazywania tego, że jednak nie mamy racji i ktoś próbuje nam pokazywać, jak powinno być inaczej. Mieszkańcy nie mogli przywyknąć do zmiany w organizacji ruchu. Jak podkreślali, jeden kierunek między domami wydłuża dojazd do posesji. Do Urzędu Miasta wysyłali kolejne pisma. Od momentu, gdy urzędnicy wprowadzili zmiany, cały czas monitorowano ruch na osiedlu, a w ostatnich dniach przeprowadzono wśród mieszkańców ankietę dotyczącą ruchu jednokierunkowego. Mieszkańcy Mechaników po raz kolejny powiedzieli, że chcą powrotu do dawnego rozwiązania. Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami przystał na wniosek mieszkańców. Zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za przywróceniem starej organizacji ruchu. Natomiast my poinformowaliśmy mieszkańców, że ta stara organizacja zostanie przywrócona, jednakże uważamy, że jeśli chodzi o względy bezpieczeństwa, szczególnie poruszanie się pieszych po tych odcinkach ulicy Mechaników, jest to rozwiązanie mniej korzystne i mniej bezpieczne dla pieszych. Zmiana na osiedlu ma zostać wprowadzona 21 marca. Z tą dobrą informacją ruszyliśmy do mieszkańców ulicy Mechaników. Szok i radość. Te słowa najlepiej określają emocje mieszkańców. Bardzo dobrze. O to nam chodziło. A bardzo dobrze dlaczego? No dlatego, że ten jednokierunkowy nam nie odpowiada jako mieszkańcom tutaj, wie pan. Ja mieszkam tutaj w tym budynku. I teraz, żeby wyjechać w tą stronę na trasę północną, to musiałem zrobić rundkę i obejrzeć sobie całe osiedle, żeby wyjechać. Także decyzja jest jak najbardziej słuszna o przywróceniu tego ruchu. Teraz co, wszystko wróci do normy, tak? No tak chcemy. Tak chcemy, żeby wróciło tak, jak było poprzednio. A proszę powiedzieć, to jak wygląda teraz ten ruch na osiedlu? Bo jest to tylko tak, że można z jednej strony wjechać i z jednej wyjechać, tak? I z jednej wyjechać. I żeby wjechać na przykład właśnie tam, na przykład gdzie teraz samochód pojechał, to musi tak wjechać tu, objechać całe osiedle raz, wjechać dopiero tutaj i dopiero sobie do domu dojedzie.
W Urzędzie Miasta póki co nikt nie planuje wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacyjnych w tej części Zielonej Góry. Platforma Obywatelska w ostatnim czasie jest aktywna w mediach. Działacze PO na różnych szczeblach komentują bieżące wydarzenia. Teraz w magazynie Minął Tydzień eurodeputowany profesor Dariusz Rosati o swoim półmetku kadencji w Parlamencie Europejskim, a później radni Platformy Obywatelskiej o barbarzyńskiej wycince drzew, jaka toczy się w Zielonej Górze. Platforma Obywatelska w kilku odsłonach, od polityki zagranicznej i problemów Unii Europejskiej przez sprawy ważne dla kraju i regionu po działania istotne dla Zielonej Góry. Wraz z Urzędem Marszałkowskim organizowaliśmy Lubuski Kongres Gospodarczy w ubiegłym roku. Medialna ofensywa polityków Platformy Obywatelskiej rozpoczęła się od podsumowania dotychczasowej działalności europosła profesora Dariusza Rosatiego, który w Brukseli reprezentuje lubuskie i zachodniopomorskie. To półmetek kadencji eurodeputowanego. Rosati jest członkiem kilku komisji w Parlamencie Europejskim. Zajmuje się głównie gospodarką. Skupia się na uszczelnianiu przepływu podatkowego. Do tej pory działał m.in. na rzecz usuwania barier, na które trafiali polscy budowlańcy lub osoby działające w branży transportowej. Rosati stanął też w obronie polskich interesów w przypadku tzw. dyrektywy portowej. Europoseł podejmował też kilka ważnych działań dla województwa lubuskiego, związanych głównie z bezpieczeństwem przygranicznym i transportem. Tu jest moje biuro, które funkcjonuje cały czas. Jestem w kontakcie mailowym, odbieramy listy, odbieramy sygnały, telefony, prawda? Staram się żyć sprawami okręgu. Na co dzień mnie tutaj nie ma, no bo po prostu praca w Brukseli i Strasburgu wymagają tam obecności, ale staram się utrzymać taki kontakt, jaki jest konieczny, żeby służyć mieszkańcom. Europoseł komentował również ostatnie wydarzenia w Parlamencie Europejskim, nie tylko ponowny wybór Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, również podział na tak zwaną Europę dwóch prędkości. Polska ciągle ma szansę odzyskać wpływy w Unii Europejskiej, potrzebujemy tylko lub aż większej integracji, zaznaczył Rosati. Opinie ekonomistów w tej sprawie są jednoznaczne. Wejście do strefy euro byłoby dla Polski korzystne. Po drugie jest aspekt polityczny, o którym mówiliśmy dziś na konferencji, mianowicie państwa członkowskie strefy euro będą w istocie rzeczy decydowały o przyszłym kształcie polityki europejskiej. Ich jest już 19, one są ze sobą bardzo ściśle związane i to one będą nadawały ton polityce europejskiej. Kraje, które nie należą do strefy euro, nie będą miały takiego wpływu na stan spraw europejskich i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Z tego punktu widzenia lepiej być w strefie euro, bo będziemy mieli większy wpływ na rozwój wydarzeń. Dotychczasową współpracę z eurodeputowanym ocenił szef lubuskiej Platformy Obywatelskiej senator Waldemar Sługocki. Jak zaznaczył, lubuscy politycy Platformy i samorządowcy mogą liczyć na wsparcie profesora, gdy w Warszawie nie mogą się przebić ze swoimi postulatami. Zawsze mogą liczyć na interwencję profesora Rosatiego, a to przynosi wymierne korzyści. Współpraca jest naprawdę niezwykle dobra. Nie tylko dlatego, że zawsze odpowiada na nasze apele, prośby, które są konsekwencją też interwencji mieszkańców województwa lubuskiego Zielonej Góry, ale też dlatego, że ma tu swoje biuro, często bywa w Zielonej Górze i jest otwarty na szereg działań, które służą lubuskiej racji stanu. Oprócz spraw międzynarodowych, Platforma komentowała też to, co dzieje się w kraju i regionie. To efekt destrukcyjnej ustawy Ministerstwa Środowiska, która pozwala na wyrzynanie praktycznie bez żadnych ograniczeń drzew i krzewów. Radni Platformy Obywatelskiej biją na alarm. W Zielonej Górze, zarówno w starej części, jak i w dzielnicy Nowe Miasto, zniknęły już setki, jak nie tysiące drzew. Radni podkreślają, że nie mogą podać precyzyjnej informacji, ponieważ w mieście nie jest prowadzona odpowiednia ewidencja. Jak zaznaczał wiceprzewodniczący Rady Miasta Marcin Pabierowski, jak najszybciej należy wrócić do prac nad studium uwarunkowań dla Zielonej Góry, ponieważ ten dokument pozwala na inwentaryzację parków, skwerów zieleni i obszarów atrakcyjnych przyrodniczo. Samorząd też nie wie, czym dysponuje. Nie mamy zrobioną ekofizjografię, nie mamy zrobionego nowego studium uwarunkowań dla Zielonej Góry. Nie mamy oceny terenów przyrodniczo-cennych, nie mamy pomników przyrody, nie mamy analizy przyrodniczej przeprowadzonej. Tego brakuje w Zielonej Górze, tu należy zintensyfikować te prace. Ale podkreślmy, ustawa centralizuje planowanie. Planowanie to jest decentralizacja, czyli samorząd tworzy studio i miejscowe plany. W tym momencie, ustalając taką ustawę jak PiS, możemy wycinać, dewastować wszystko.
Radni Platformy Obywatelskiej podkreślają, że walka z wszechobecną wycinką jest trudna, bo samorząd ma związane ręce. Prawo ustanowili posłowie, a obywatele szybko i konsekwentnie z niego korzystają. Ale Platforma nie składa broni. Szef klubu radnych PO Robert Sapa znalazł sposób na utemperowanie wycinki. Jak podkreślił, od 1 marca do 1 października trwa okres lęgowy ptaków, więc każdy, kto chce wycinać drzewa, powinien mieć odpowiednią opinię ornitologów. Gdy takiego dokumentu nie ma, sprawą powinny zająć się organy ścigania. Jest to fantastyczny instrument powstrzymujący przed wycinką drzew. Niestety on nie rozwiązuje całego problemu. W tej chwili chcemy rozwiązać to poprzez dobrą ustawę, bo innej możliwości nie mamy. Radni Platformy zachęcają Zielonogórzan do udziału w manifestacji zaplanowanej na niedzielę. W południe na Placu Bohaterów politycy będą protestować przeciw barbarzyńskiej wycince drzew. To wszystko w tym wydaniu magazynu Minął Tydzień. Pięknie dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.